Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum, z nami zwycięski Kasiusz Życiński. Dobry wieczór. Cześć. Jakie pierwsze przemyślenia po zwycięstwie nad Boxdelem? Czy ta decyzja sędziowska to jest takie satysfakcjonujące zwieńczenie tej gali? Spoko, no wiadomo, mogłem się trochę solidniej przygotować, może go trochę zlekceważyłem, ale okej, jak na powrót może tego, wiesz, też potrzebowałem, jakiś taki może trochę asekuracyjny byłem, ale też nie byłem jakoś mega przygotowany, ale jak widać wystarczyło, nie, więc spoko, no tam wiesz, trochę długo czekaliśmy na ten werdykt, ale... No ja tam jakoś się nie zestresowałem, bo mówię, mnie tu już wszystko spotkało i takie wałki, i takie, więc mówię, dobra, jak chcą sobie strzelić w kolano po ostatnim zjebanym main evencie z Fabiańskim i Werdęgą, to sobie niech strzelają w kolano, ale no jednak wiesz, sędziowie doliczyli się zwycięstwa. Jeden tam może zabłądził, więc spok. Miałeś takie przeczucie, że ta przerwa może właśnie z tego wynikać, że gdzieś tam próbują się doliczyć na korzyść twojego oponenta? Nie, no nie sądzę. Może po prostu tam jakieś tam były, wiesz, niejasne rundy, może ktoś dał remis. Ale doliczyli się słusznie. Jeden mógł się tam pomylić lekko. Jak coś, to mogę go w trylogii zlać już. Nie wiem, może mi wtedy... wróci jakaś taka lekka sympatia, która kiedyś była do niego, ale po tym, co robił w internecie, potem z tymi ludźmi, co się trzymał, to jakaś taka niechęć jest. Szacunek za walkę oczywiście mu oddałem, bo taki jestem, ale to jeszcze nie jest ta sympatia. Może jakbym go zlał, zdeklasował, może by mi jakoś przeszło, bo tak było z Ratajem, że go zadusiłem w drugiej rundzie i mi przeszło. Aż sam się zdziwiłem, nie? Potem, że... No i w sumie miałem lepszy potem kontakt z nim niż przed walką, nie? Mówisz, że tak trochę zlekceważyłeś przeciwnika i faktycznie jak się spojrzy na to wasze pierwsze starcie i teraz, to w tamtej walce tak bawiłeś się tą walką z Boxdelem. Tutaj widać było większy opór i to wynikało, mówisz, z twojej strony, że gdzieś tam pozwoliłeś mu na więcej. No i też wiesz, jakoś tam wiedziałem, że no jakoś solidnie nie pracowałem na sali, to pasowało mi te takie jakieś może niewysokie tempo. Wiadomo, trochę tam narzucałem, więc widziałem, że on jest sapany. Ale wiesz, no może trochę zbyt asekuracyjnie, ale wiesz, to jak na powrót uważam po 2 latach, spoko. I tak zrobiłem więcej do tej walki treningów niż przez ostatnie te 2 lata, więc... spoko, może Bakcyl jakiś powoli wróci i będziemy robić show dalej i w Prime, i w Fejmie, więc jest git. Gdzieś tam od początku podważałeś i miałeś obiekcje co do tej jego formy, formy życia, która miała być teraz i gdzieś tam te przewidywania się sprawdziły w tej walce. Mówisz, że był zadyszany w wielu momentach. Tak, znaczy wiesz, no jakiś tam plan miał w miarę tam, wiesz, pokopał trochę, ale na to byłem przygotowany. Klemens, z którym trenowałem, mój ziomek, solidnie, głównie na tym się skupialiśmy przez te kilka treningów. No i coś tam mi pokazał, więc wiesz, blokowałem w miarę, ale i tak uważam, tu nie był jakiś taki nieustępliwy i próbował dalej wsadzać. Fajnie jakby z Werdęgą taki był, że nieustępliwy i mu powiedział wprost, co o nim myśli, bo wiem, dochodzą mi słuchy, że... To, co ja powiedziałem, tak samo Boxdel chciał mu powiedzieć przez ten cały okres, tylko nie miał jaj. Doszły mnie takie słuchy. Doszły takie słuchy ze strony Boxdela, czy? Od jego znajomych tutaj, że gada takie rzeczy, że kurwa, ten Kasiusz to umiał, ja chciałem mu zawsze to powiedzieć, ale nie umiałem. Zdecydowanie... Życie mu asertywności po prostu, bo to jest bardzo ważne w życiu, żeby... Jeżeli jesteś asertywny, to masz wtedy dobrych ludzi przy sobie, nie? A tak to wpuszczasz, kurwa, niewłaściwych. A Boxdel z tego słynie, że tu tego lubi, dopóki jest zasięg, potem wypierdala i tak no, wiele ludzi już oszukał. To te zachowanie mi, kurwa, nie pasuje. No i nawiązujesz do tego Werdęgi, bo zdecydowanie więcej tutaj się działo między tobą a nim. Wczorajszy specjalny program Face to Face. Czy ty czujesz jakiś niedosyt, że coś jeszcze nie zostało wyjaśnione z Werdęgą? I jak myślisz, jakie kroki dalej będą federacji, jeżeli chodzi o jego osobę? Bo rozumiem, że ty chciałeś usunięcia go z Fejmu. Nie, no mam nadzieję, że ludzie zobaczyli, że on jest fałszywy. Zobacz, jakimi on prostymi manipulacjami próbował mnie tu przykrzyczyć z Turskim, tu w komitywę wszedł, tu się...
wtrąca, gdzie ja rozmawiam z Turskim, a on nagle wtrąca, bo myśli, że mnie wybije z równowagi, bo czuł presję, że ja mam mocne argumenty na niego, a potem tak już z braku laku nagle próbował mi umniejszyć o prime, już takiego gówna się chwycił, że wiesz, my tu jesteśmy fajni, on specjalnie tu myślał, że mi umniejszy, bo że ja kamerzystę wziąłem. No przecież kamerzysta został uniewinniony, ale nawet już mu przyznałem, że i tak go wyrzuciliśmy z prime'u, ale on został uniewinniony jednak potem. Ale przyznałem mu rację, że tak, możemy się pomylić, ja umiem się przyznać do błędu. A ta kurwa jest starsza, 40-latek i kurwa on nie umie się przyznać do błędu, że manipulował w tym, wiesz, modulował głos i on nagle nie pamięta. Wcześniej na konferencji mówi, że no on nie jest teraz przygotowany, zarzuca mi coś, że ja na wywiadzie powiedziałem, a ja mówię, to pokaż. On, no to ja sprawdzę. Kurwa, Wardęga sprawdzi, wielki szeryf internetu, masakra. Z tego jestem bardzo usatysfakcjonowany. Trochę mam żal do siebie, że się lepiej nie przygotowałem i nie wpierdoliłem Boxdelowi. Może by mi przeszły te negatywne emocje do niego. A tak to zobaczymy. No, czas pokaże. Czyli generalnie ten powrót do fejmu smakuje dobrze. Co dalej? Bo mówisz, że wiążesz gdzieś tam przyszłość z fejmem, z prime'em. No wiadomo, że prime to jest taka twój główny obszar działania na pewno, ale co jeśli chodzi na przykład o walkę z Normanem? Rewanż. No jak najbardziej, jestem za, możemy zrobić teraz sędziowie, żeby byli od boksu, żeby nie było żadnych nieporozumień, bo jeżeli on atakuje głową, Dariusz Michalczewski, wieloletni mistrz świata, mówi, że on powinien być po pierwszej rundzie zdyskwalifikowany. Leszek Jankowiak, główny sędzia w zawodowstwie, mówi, że ja wygrałem tą walkę. Pan Andrzej Kostyra, wszyscy tacy ludzie związani z boksem, i to mocno, mówią, że wygrałem, a oni nagle uważają, wiesz, Szymon Bońkowski chyba był w ringu, też mógłby się przyznać, że popełnił błąd. Wiesz, każdy popełnia błędy, jakby się umiał przyznać, to bym nie miał nic. Jest potencjał na rewanż z dużą oglądalnością. Ja mogę go zdeklasować kolejny raz, nie mam z tym problemu. W końcu się przefarbował na swój kolor, rudy gej. Tak jak o nim ułożyłem piosenkę, więc widzisz, on wrócił do natury, a tak to się farbował na jakiś inny. Super. A jak krótko oceniasz to starcie jego dzisiejsze sportowe z Michałem Pasternakiem? Fajnie, on się zaprezentował dobrze. Pasternak uważam, że trochę nie wykorzystał tego pojedynku, bo mógł trochę bardziej zaryzykować. Trochę zbyt asekuracyjny. Potencjał tej walki został w pełni wykorzystany, no bo to była w sumie taka jedyna walka, gdzie mogliśmy trochę tego MMA zobaczyć, no a nie było go praktycznie wcale w tej walce. Pozostałe walki, no to wiadomo, turniej K1 i tak jak wasza walka, więc myślisz, że to mogło się lepiej potoczyć? Nie, mi się ich walka podobała. Nawet doceniłem Normana postępy w stójce. Uważam, że teraz będę miał trochę cięższy orzech do zgryzienia, ale wiadomo, jak wrócę w treningi, to go zdeklasuję tak jak wtedy. I tyle. No. Szczerze, dobrze, że tobie się podobała, bo przyszedł tutaj po tej walce wasz były przeciwnik Paweł Tyburski i powiedział, że to była bardzo nudna walka, jego są zdecydowanie lepsze. Jak ty uważasz? Dla mnie jest on nudnym człowiekiem po prostu. I tyle. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia. Dzięki. I dobrego odpoczynku. Cześć.